Cześć, tu Tomek. W związku z załagodzeniami obostrzeń epidemiologicznych w poniedziałek od 27 lipca rozpoczynamy pracę działu obsługi klienta w MPWiK na ulicy Zarudzkiego 4. W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników spółka wprowadziła nowe zasady obsługi. Specjalnie dla Was sprawdzę, jak zmieniły się te standardy i prześledzę krok po kroku, jak prawidłowo zapisać się i odbyć wizytę w MPWiK. Pierwszy krok to obowiązkowe umówienie się telefonicznie na wizytę. Nie dotyczy to wizyty w kasie, na którą wcześniejsza rezerwacja nie jest konieczna. Do rozmowy telefonicznej przygotujcie imię i nazwisko, numer kontaktowy, temat wizyty oraz ilość spraw do załatwienia. Na wizytę można zapisać się już z jednodniowym wyprzedzeniem. Ja odwiedzam placówkę jutro. Na umówioną wizytę przychodzę 5 do 10 minut wcześniej. Pamiętam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust. Pierwszym etapem jest weryfikacja danych. Dzień dobry, Tomasz Zapiec. Przyszedłem na umówioną wizytę w dziale obsługi klienta. Bardzo proszę, to mój dowód. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dzień dobry. Zapraszam na pomiar temperatury. Dziękuję. Dzień dobry, panie dyrektorze. Cześć tam. Proszę powiedzieć nam, jak bardzo zmieniło się funkcjonowanie naszych placówek od czasu wybuchu epidemii? Wprowadzony stan epidemii i konieczność zachowania reżimów sanitarnych, ale przede wszystkim troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów spowodowały, że czasowo zostały zamknięte punkty obsługi klienta. Dzięki zniesieniu obostrzeń sanitarnych od dnia 27 lipca ponownie otwieramy dział obsługi klienta przy ulicy Zarudzkiego 4. Zanim przejdziemy dalej, Tomku, proszę, zdezynfekuj ręce i załóż rękawiczki ochronne. Oczywiście. Teraz zapraszam Cię do zajęcia wyznaczonego miejsca w kolejce, gdzie będziesz oczekiwał na podejście do stanowiska obsługi, zachowując oczywiście bezpieczną odległość między innymi osobami. No dobrze, chodźmy. Proszę powiedzieć, jak zmieniły się punkty obsługi klienta? Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów stanowisko obsługi wyposażyliśmy w przesłony ochronne, a dodatkowo nasi pracownicy zostali wyposażeni w przyłbice i rękawiczki ochronne. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszam kolejną osobę do stanowiska numer 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku poproszę o wypełnienie oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia. Dobrze. Proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Tomku, cieszę się, że udało Ci się załatwić sprawę. Tak, poszło bardzo szybko i sprawnie. Teraz wrócimy do miejsca, gdzie dezynfekowałeś ręce i tam będziesz mógł wyrzucić zużyte rękawiczki. Panie dyrektorze, a gdybym czegoś zapomniał, mogę skontaktować się jeszcze z pracownikami działu obsługi klienta? Oczywiście, Tomku. Nasi klienci mogą skontaktować się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie lub za pośrednictwem kuriera. Dziękuję za wspólną wizytę w dziale obsługi klienta. Ja również dziękuję, Tomku, za Twoje odwiedziny.